Witam wszystkich w kolejnym odcinku wieczornego poranku muzycznego. Wiem, za każdym razem tak samo zaczynam, no i przez to trudno Wam się połapać po samej fonii, która to część, ale zdradzę Wam, że jest to odcinek 11, Gdańsk, wieczór, gradobicie, do tego jeszcze pralka mi się zepsuła, cieknie rzeczy na podłodze, a jak się wejdzie do łazienki, to tylko ciap, ciap, ciap po podłodze. Na dodatek ma przyjść do mnie teściowa. Miły wieczór. Nie ma co. Pozostaje tylko pytanie, jak wykurzyć teściową, a jednocześnie w jakiś taki miły sposób zagospodarować to pół godziny, które do jej przyjścia mi zostały. Otóż proponuję taką ruską gierkę, słuchajcie, na Wyspie Gier. Zaraz Wam pokażę. Za pomocą tej gry można tworzyć różne techniaweczki, disco, transe nawet, bo są bardzo ciekawe próbki dźwiękowe. I my sobie stworzymy takie rosyjskie technopolo. O matko, co to za krzaczory w ogóle? O, ale dobra. O, ten duży napis, to jak się domyślam, to jest start. Ruskiego nie znam, ale... O. No i co my tu mamy? Cisza. Nic? Aż niemożliwe. No. Fajnie byłoby sobie, słuchajcie, zapodać jakiegoś bita. I to takiego mega mocnego. Zaczyna się nieźle. Też nieźle. Dobre. Thank you.
widzicie, tak właśnie sobie można było stworzyć muzyczkę. No niestety problem jest w tej grze taki, że trudno zsynchronizować bas z perkusją, ale jeżeli policzymy szesnastkami, macie ta 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 ta, prawda? To na ostatnią szesnastkę trzeba wskoczyć. Popatrzcie. Spróbuję to zrobić, bo nie zawsze się to udaje i może Was to zniechęcić do tworzenia muzyczki. Weźmiemy sobie taki rytm tutaj. Nie udało się teraz. Może na innym się uda. O, widzicie? Bez basu. No, z tą synchronizacją jest troszeczkę ciężko, ale zabawa jest fajna i można sobie fajnie potworzyć. Po pokazaniu ruskiego symulatora, w zasadzie miksera DJ-skiego, teściowa stwierdziła, że na jednym wieczorze nie poprzestanie, że zostanie u mnie na kilka dni, ponieważ chciałaby sobie potworzyć muzę. No, postanowiłam wykurzyć teściową inną metodą. Może da coś ten symulator. No zobaczymy, co my tu mamy w ogóle. What the fuck? Nie możemy tego odpalić? O co tu kamał? O, nieźle. Niezła kocia mija. Dobre. Warkot już mam. No tutaj coś jeszcze odpalimy, bo to jest niemożliwe, żeby to było wszystko. O, skrecze, ładnie. Piękne wykończenie. Dobre. Toda. Próbki są fajne. O, to ja rozumiem. I popatrzcie, co my teraz zrobimy. Teraz to jest to, co ja lubię. Patrzcie. O to chodziło. Fajny beatbox. Podoba mi się. Jest już ciągłość muzy. Patrzcie, synchronizację tu łatwiej uzyskać.
sobie można tutaj potworzyć. Spodziewałam się, że ta muza to już po prostu wykurzy teściową, ale nie! Niestety moje próby spełzły na niczym, nie dały żadnego rezultatu. That's gone. Czyli to jest koniec. To wszystko na dziś. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków Wieczornego Poranku Muzycznego. Aha, teściowa postanowiła zostać jeszcze 2 tygodnie, bo jej się ta gra bardzo spodobała i będzie okupowała mojego kompa. Więc do zobaczenia.